jeżeli popatrzmy na ten prawdziwy zdjęcie, które jest na tej książeczce, widzimy taki proszek, proszek brązowego koloru, prawda? I jeżeli dodajemy krople wody, powstaje płyn bardzo gęsty, który ma właściwości naprawdę leczniczy, chociaż nie możemy określić, że to jest lek. To, co dało naturę, nie możemy mówić, że to jest lek. To, co zrobił człowiek, czy tam lekarz leczy, ja rozumiem, to jest lek. I teraz brązowy proszek to jest międzynarodowy handel. Co my widzimy, jeżeli mówimy o proszku w produkcie, który zrobił, no, nazywam głupi człowiek. My widzimy też proszek, tylko bardzo ciekawy proszek. Z tyłu tej książce, wtedy, kiedy pisałam tę książkę, to było dawno, to było 4 lata temu, na rynku polskim była tylko tyle podróby, ja tak nazywam podróby. To są wyroby, które oczywiście, że mogą zawierać mumio. Mówimy o tych, o tej po lewej stronie od was, po prawej stronie, na górnej części tak, takie zdjęcie. Widzimy kapsułki, to jest ten proszek, ale jeżeli my mówimy teraz o proszku, jeżeli możemy zerknąć, coś tam w środku leży, tam będzie obowiązkowy jakikolwiek dodatek. Dodatek czarnego jakiegoś związku, dodatek białego, a my możemy w domowych warunkach wziąć tą kapsułkę, rozpruć i połączyć z wodą. Nierozpuszczalna, nie jest mumio, to jest pierwsze. Do spirytusu, nierozpuszczalne, nie jest mumio. Prawdziwe mumio zawsze jest rozpuszczalne. Oczywiście, że tabletki. Tabletki przyszły na rynek polski w pierwszym no, kolejności. Nie, to druga kolejność. Pierwsza kolejność to były takie paczuszki, prawda? To było 30 lat temu, kiedy pierwsze, może i prawdziwe mumio było przywiezione przez Rosjan ze Związku Radzieckiego. Ale teraz powiem szczerze, kiedy nasz stadion w Warszawie był zniszczony, do mnie przyszło kilka facetów takich i powiedzieli: pani Natalia, pani zajmuje się mumio, to proszę kupić u nas mumio. Ja mówię, proszę pokazać mi atesty. Najpierw ja przeczytałam straszny śmiech, który mnie, ja nie mogłam czytać, to tam było po rosyjsku napisane, bo jestem repatriantka, znam się troszeczkę na językach obcych, ale chodzi o to, że tam była taka bzdura, który oni tak nazwali, że to jest certyfikat. Absolutnie nawet nie z tej branży. Po drugie, to były takie paczuszki. Pokazuję po prawej stronie. Dlaczego zmierzam? Proponowali mi to w trakcie zburzenia stadionu w Warszawie. Wiecie ile? 30 tysięcy sztuk. 30 tysięcy sztuk, tyle nawet mumio nie ma na ziemi. Oni proponowali kupić po jednej złotówce. Kiedy ja powiedziałam, że ja nie wezmę nawet za darmo, oni mnie odparli. Pani nie bierze, a Kościół bierze po złotówce i sprzedaje po 15. I teraz już od was pytam, za ile pani paczuszka kupiła i gdzie? Okazuje się, że sprzedają po 12, po 15 zł. Tą podróbę, którą miało być, no, chcieli mnie wcisnąć. Ale chodzi o to, że rynek polski jest oficjalny podróbę mumio, oficjalny. Oczywiście, że nie mówimy o podróbach, to są produkty, które zawierają mumio. Ja nie będę teraz nazywać te produkty, ale oni mają różowy kolor, słodki smak i też nazywa się mumio. W różnych buteleczkach, w różnych od 20, od 10 ml do 300 i tak dalej. Musi być w każdym produkcie, który nazywa się mumio, zawartość tego mumio opisana w miligramach. Jeżeli my bierzemy podróby, my czytamy na opakowaniu, zawiera 200 mg. Co zawiera? Nie wiadomo, czy to jest jedno opakowanie, czy to jest 10 butelek, które sprzedaje się, a niektórzy nawet nie piszą. Jest taka firma w Gdańsku, której nie pisze zawartość mumio. Ona i inne rzeczy. I koniec. A nazywa się mumio. I szkoda mi jeszcze jednego, ponieważ na stronach internetowych bardzo duże
informacji, która jest nieprawidłowa, jeżeli mówimy o mumio. Na przykład mumio, czyste postaci mumio, gdzieś tu miałam, mogę wam nawet poczęstować każdemu, jeżeli ktokolwiek nie próbował, jedną kroplę daję na próbę, żebyście raz na życie pamiętali ten smak. Mumio nie może być słodkim. I teraz wracając do słodyczy, które tam mogą być. Oczywiście, że można nazwać tam, nie wiem, sekret, la la la, mumio, coś takiego, prawda? Ale to nie będzie produkt czysty mumio. I teraz, jeżeli my możemy to spróbować, to proszę poczytać, co tam pisze się na tej stronie. Przykład, że mumio zawiera witaminy A. Absolutnie nie zawiera. Mumio zawiera witaminy C. Absolutnie nie zawiera. Witaminy B1, B2, B6, PP, to znaczy witaminy B3 i B12 mumio zawiera. Tylko to mumio, które było gdzieś tam zbierane w trzech miejscach na ziemi, w jaskiniach, wysoko w jaskiniach na poziomie 3-5 tysięcy nad oceanem. To mumie może zawierać witaminy grupy B. Przy tym jeden warunek musi spełnić. Jeżeli ona nie była podgrzana, tak jak tabletka na przykład, tabletka nie zawiera żadnych witamin, ponieważ żeby ją zrobić, to trzeba najpierw coś tam dodać, żeby było więcej objętości, a mianowicie ta próbka tu, widzimy, że rozpuściliśmy 30 tabletek i tam taki osad powstał. To znaczy, że coś tam dodaje się do tabletek. Nasze mumie można rozpuszczać, żadnego osadu nie będzie. To jest pierwsze. Po drugie, jeżeli mówimy o podróbie mumio w postaci tabletek, mówimy o tym, o tej frakcji, to ona była zrobiona następującym sposobem. Biorą mumię żywe, ja nazywam żywe mumio, to jest to mumia, która jest w płynie. Biorą to żywe mumio, rozlewają po kuwietkach, to dla tej pani, która teraz przyszła, mówię, bo pani pytała o tabletkach. Rozlewają, po tabletki robią w następujący sposób, pani powtórzę. Biorą żywe mumio, rozlewają po kuwietkach, uwaga, aluminiowych. Państwo wiecie, co to znaczy? Plastik plus aluminium, tak? Wiecie, co to znaczy aluminium. Idzie taśma, taśma idzie tak jak produkcja. Z tej strony jeszcze żywe, a tu za pół metra już suche, bo następny etap taśmy trzeba co zrobić? Pokryć tą produkcję czymś, aluminiowym pokryciem. I wtedy możemy, musimy coś zrobić, a mianowicie podgrzać. I to jest najgorsze, co może być, ponieważ przy podgrzaniu, a to musi być w ciągu pół metra, co się dzieje? Mumio niszczy tą witaminę B2, o której mówiłam. Już innych witamin proszę nie mówić, tam nie ma nic. Tam są mikro-makroelementy, zgadzam się, i to może pomóc, ale to będzie dodatkowe, jakiekolwiek inne elementy powstają, ponieważ mumio składa się z całej tablicy Mendelejewa. Proszę ją wziąć razem i połączyć. Co się dzieje? Mogą powstać nowe elementy, a mianowicie powstają kancerogeny rakotwórcze. Dlatego na tabletkach napisano w Rosji, nie wolno przy nowotworach stosować, ponieważ nowotwory to przyczyny nowotworów, to jest już kancerogen rakotwórczy. Jeżeli my dodajemy jeszcze dodatkowo, to przepraszam, będziemy chorować jeszcze szybciej i jeszcze gorzej. Dlatego tabletki, uważam, to jest, nie jest ta postać. Można oczywiście, że rozpuścić, posmarować tam coś, rzucić do wanny. Można, ale nie daj Boże do oczu, bo tylko nasze mumio może być, ponieważ ono jest czyste, rozpuszczona jedna kropla w łyżeczce wody i można zakropić nawet oczy. Ale wiemy, że jest coś takiego jak laryngolog w Polsce, a w Rosji nazywa się lekarz, który nazywa się ucho, gardło, nos.
Ja bym powiedziała, trzeba nazwać inną. Ucha, gardło, oczy, nos, ponieważ nos poprzez kanaliki podłączony z oczami. To jest całość. Jeżeli my możemy zakropić do oczu, żeby mieć lepszy wzrok, żeby u nas lepiej niszczymy wszystkie bakterie przede wszystkim, polepszy się wzrok, ponieważ mamy wzrokowy nerw. Mumie może zregenerować każdy nerw, nawet rozerwany. Ale mówimy teraz o oczach. I teraz wzrokowy nerw przestaje działać, ponieważ wszystkie, no, do tego oka mamy obowiązkowo podłączone do systemu krężenie poprzez naczynie, których też może być troszeczkę coś zatkanego. I teraz mumia rozrzedza tę krew, która jest, no, w obszarze oczu. Dlatego bardzo proszę, tylko tą mumię można rozpuścić jedną kroplę w rzeczce wody i zakropić. Uwaga, do nosa, do oczu, do ucha. Do buzi nie rozcieńczamy, ponieważ tu trzeba zabić wszystkie bakterie. Tu jest ta tabela i możemy zwrócić uwagę, jakie zarazki zabije mumia. Ale jeden warunek, 100% mumia zabije wszystko. 6% wszystko jeszcze żyje. I to jest jeden warunek. Nie rozcieńczajmy mumię, jeżeli chcemy zabić w gardle jakiegoś gronkowca, paścierkowca albo w żołądku. Na przykład chcemy zabić helikobaktera. Nie rozcieńczajmy, po prostu pijemy. Mumio to jest skarb, który 2,5 tysiąca lat temu, a mianowicie 2400 lat przed naszą erą. Pamiętacie Aleksandra Wielkiego, tak? Pamiętacie? To on był, no, miał rany 8 razy. 8 razy. Jedna bardzo poważna, która miała jego zabić. To jest klatka piersiowa, to jest historia. On nie zmarł cudem. Okazuje się, że on oddawał próbki tak, jak on szedł z arabijskiego półwyspy do Indii, to tam była całe, jeżeli popatrzmy na te góry, to tam były, wszędzie było źródło mumio wtedy. Wszystkie jego wojska stosowało mumio, inaczej by oni nie doszli do Indii. Oni szli przez góry, przez piachy, przez śnieg, przez, nie wiem, upał i wszyscy dochodzili tam i z powrotem. Jego sarkofag z powrotem do Konstantynopla był, nieśli na swoich plecach, wiecie ile? 2 lata z powrotem. To co tam było? Tam były zwłoki jego, które były pokryte mumią. No i oczywiście, że nie zostało dla nas tego groba w Konstantynoplu. W 640 wieku przed naszą erą był on oczywiście, że zniszczony i tam był grób Aleksandra Wielkiego też zniszczony. To są to historyczne rzeczy, ale jeżeli my poczytamy o historii, który tu możemy przeczytać w tej książce, to widzimy, że człowieczeństwo widziało, co to znaczy mumio, stosowało mumio i jeszcze mało tego, opisuje podróby mumio, opisane historycznie. Nazywało się to mumio fałszywe mumio. Był taki bardzo wielki boom w Europie. Do tej pory, ja czytam, no przepraszam, głupota ludzka nie ma granic, kiedy pisze jeden profesor o tym, że mumio to jest w ogóle nic, to jest zero. I kiedyś w średniowieczu to brali mumii z Egiptu, przywozili mielniki, czy ktoś tam robili proszki i sprzedawali te mumio. Także ludzie nic nie wiedzą, nie czytają, a piszą artykuły. I na tym polega ta bieda. Czym mniej człowiek wie, tym więcej on myśli, że on wszystko posiada w głowie. Ja nie mówię, że ja wszystko wiem. Ja bez przerwy czytam. Ja nie tracę sekundy, żeby nie czytać. Tego nie wolno robić. Przed
Jeżeli ja coś oglądam, ja mogę jeszcze czytać. Jeżeli ja coś jem, ja obowiązkowo nie mogę tracić czasu, żeby jeszcze coś tam nie przeczytać. Polecam wam tylko jedno, czytajmy. Jest takie prawo filozofii. Ono nazywa się następujące. Przekształcenie ilości w jakość. Jeżeli my mamy 100 książek, to 101 my wiemy, czy to jest prawda, czy to jest nie. Ja zrobiłam troszkę inaczej dla swoich wnuczek. Takie, no tu nie można na tym pokazać. Prawa ołówku. U mnie często pytają, a co pani na to? Dlaczego my możemy wierzyć tym publikacjom, a dlaczego my pani musimy wierzyć? Mnie też proszę nie wierzyć, ponieważ trzeba czytać. Ktokolwiek z państwa ma po prostu długopis. To jest prawo długopisa. O, bardzo fajny. O, to jest przepiękny przykład. Zwróćmy uwagę, co to jest z tej strony, jeżeli patrzmy na tą część. My mówimy co? Widzimy tylko kropkę, prawda? To jest kropka. A zwróćmy uwagę z drugiej strony, co to jest? Nie, to jest nie kropka, to jest co? Czarny jakiś krążek. To znaczy, jest dwie opinie. Jedna czarny krążek, a drugie jest kropka. A jeżeli my popatrzmy ze strony, to widzimy, że to jest co? Okazuje się, że to jest długopis. To jest zupełnie inne, to co my przedtem widzieliśmy. Także bardzo proszę, obowiązkowo czytać, co jest napisane o mumie i co jest przeciw mumie i wtedy u was powstaje to możliwość. Proszę nie bać się. U nas mózg ma taką konstrukcję, która wybiera obowiązkowo to, co jemu potrzebne w dany moment. On może zapomnieć o tym fakcie i nagle ten fakt wpływa. I nagle możemy wszystko porównać. Od urodzenia w Rosji każde dziecko wie o mumie wszystko. Dają maluchom, żeby rosły, żeby kości były mocne, żeby były nerwy, żeby był wzrok, żeby były włosy dobre. I każdy staruszek wie, co trzeba uzupełnić, żeby nie mieć osteoporozy. I teraz, w związku z tym, że mumia ma naprawdę bardzo szerokie zastosowanie, na pierwszym miejscu to są kości. Kości można zregenerować wspaniałym, cudownym sposobem. Można wewnątrz popić mumio, wewnątrz, a można i posmarować na zewnątrz. Wracając o biodrach, o stawach. Przecież Polska jest takim, no, takim krajem, gdzie najwięcej ludzi mają w swoim wyżywieniu mięsa. Najwięcej. Więcej nie ma nigdzie. Nie wiem, to jest tradycja, to jest bigos, to jest wszystkie dobre rzeczy, które były może 200 lat temu. Ale uważam, że 100 lat temu, prawie 100 lat temu, była bardzo ciekawa opinia polskich lekarzy. Kręgosłup, kolana, łokcie, to wszystko nasycone tymi kryształami. My całe życie tylko zbieramy do tego słoiczka, który nazywam ciało fizyczne. Jeszcze jeden kawałeczek wędlin i koniec. Już przepewnione, co się dzieje z kolanem wtedy. Powiedzie, słuchaj, zmień dietę i nie będziesz miał tego problemu. Ale gdzieś, gdzie można pomyśleć, żeby każdy lekarz sam dla siebie obcinał gałęź, na którą siedzi? Niemożliwe wymyślić, żeby on powiedział, ty przestań produkować świństwo, to ja nie będę miał klientów, prawda? Nikt wam nie powie prawdę o tym, żeby przestać jeść mięsa. Trzeba jeść mięso, żeby mieć co? Witaminy grupy B. Nie ma innych witaminów grupy B, jak tylko w naturalnych, żywych. W żywym mięsie, proszę bardzo, jest witamina B. Ale czy ktokolwiek z nas będzie jeść to, co Jezus powiedział, nie wolno jeść wieprzowinkę, ponieważ wziął diabła i wcisnął do kogo? Do świni. I dalej co? Polecieli gdzie? Do obrywu. Dlaczego on zabrał nam dla nas świnie? Dlaczego był taki przykład świnie? Ponieważ świnie zawiera najwięcej
bardzo szkodliwych pasożytów, najwięcej bliskich do nas z wami infekcji, które mogą przekazywać nam. A po drugie, przepraszam, żadne ze zwierząt na ziemi nie zjada swojej kałowej masy, tylko świnie. O tym dowiedziałam się, kiedy ja miałam w Białorusi, mieszkałam i tam mam swoją siostrę, która była inżynierem, budowała dla świni takie budynki. Okazuje się, istnieje oficjalna placówka na każdym z tych, no, świnarniki. Ja nie wiem, jak będzie po polsku, gdzie świnie hodujemy. Jak nazywa się? Świniarnia. Tam jest plac, na którym trzeba coś zostawić. Ona była sama zdziwiona do strasznego. Po co ten plac ja muszę wybudować? Okazuje się, że tam składają po prostu kałowe masy świni. Ale po co? Dlatego, żeby dalej dać do jedzenia. Wyobrażacie sobie, do czego można dojść. I człowiek do tego dochodzi. I wtedy my to wszystko zjadamy. Bardzo ciekawa informacja, dlaczego my chcemy jeść mięso. Istnieje pasza. W tej książce możecie przeczytać o radiacji. Radiacja to jest po Czernobylu. Pamiętacie, kiedy był Czernobyl, to było bardzo różnych radioaktywnych elementów wyszło z tej elektrowni atomowej. Mało tego, że wyszły to, co tam były, oni nas zniszczą do tej pory. Na przykład niektóre radiacyjne elementy mogą żyć i nas niszczyć 24 tysiące lat. Jest taki kobalt. Znacie kobaltową? Taką puszkę, które strzelają do kobiet po amputacji piersi. To proszę posłuchać, jaki jest związek, jak kółka zamyka się. Dają do paszy kobalt, bo nie możemy zmusić świnie, krowy, nawet kozy do jedzenia. Zamiast jednego koryta musimy zmusić, żeby oni zjedli 10 koryt. Musimy, palką nie możemy. To trzeba dać coś, co będzie bardzo, bardzo im smakować. A to znaczy, że uzależniają świnie od tej paszy, ponieważ tam dodają kobalt. Między innymi dodają kobalt do piwa, żeby była piana i żeby było uzależnienie. Następna puszka, następna i następna. To jest oficjalne dozwolenie. I teraz, jeśli czytamy oficjalne pasze, w tej książce ja napisałam, jak nazywa się, tylko nie całość, ponieważ nie chcę reklamy robić temu producentowi, który to produkuje tą paszę z kobaltem. Świnie zjadając to, przynosi na swoje tło ciało fizyczne. Mówimy o mięsku. My zjadając to mięso, też jesteśmy uzależnieni od tego, że chcemy następną porcję zjeść. Kółka jeszcze nie zamyka się. Dalej, jeżeli ktokolwiek więcej zjada mięsa niż potrzebne, akumuluje ten kobalt w odpowiednich wewnętrznych organach, a mianowicie w wątrobie, w nerkach, w sercu, w płucach. I co się dzieje? I w gruczołach. A gruczołom jest oczywiście, że tarczyca, której każdy drugi w Polsce ma guziczki. I wszystkim wycinają, żeby posadzić na tabletki. 32 lata moje klientce już wycięli tarczycę, zamiast poczyścić ją. I teraz, wracając do kobalta. Kobalt w nas i my chcemy i chcemy. 200 lat będziemy jeszcze chcieć to mięso, ponieważ on już jest w nas. 200 lat my już nie żyjemy, a jeszcze nasz organizm potrzebuje tego kobalta, ponieważ to jest uzależnienie. I teraz kółka jeszcze nie zamknęła się. Kobiety trzeba amputować pierś, bo tam jest albo obcinamy tarczycę. Co dalej robią? Trzeba zrobić naświetlenie. Czym? Kobaltem. Żeby zabić resztę człowieka. I teraz można zrozumieć, że wszyscy mówią, trzeba tu postawić jakieś atomowe stacje. Bo węgiel to jest niedobrze. I teraz proszę pomyśleć, jeżeli mamy atomowe stacje, zabije wszystkich naokoło, zabije ziemię, tysiące lat nigdzie nie można ten element radiacyjny podziać.
To, co wymyślili najwięcej w Rosji i we Francji. Atomowych stacji we Francji, no 22, zdaje mi się, że taką małą Francję. To oni teraz będą nam, Polakom, sprzedawać starocie, żeby postawić u siebie nowej generacji. A co z odpadami? A z odpadami robią specjalne urządzenie dla mamografii. Przepraszam, mamografia to jest zabójca. 2, 3, 4, 5 razy naświetlamy pierś, uciskamy i mamy nowotwór. Hej, mamy klientów. I tuż kółka zamknięta. Rozumiemy się? I na tym stoi świat. Po prostu jedne wykorzystują drugich i tak dalej. I lekarz nigdy nie powie, słuchaj, przestań jeść mięso, bo ty do mnie drugi raz już nie przyjdziesz. On wam by myśli, jedno, drugie, dziesiąte. A można by było bardzo prosto. Uwaga, mamy osady w kolanie, prawda? Jeżeli ktokolwiek ma. Co można zrobić? Za pół roku można to wyeliminować. Te osady, które pokazywałam. Można wziąć pichtowy olejek, który przy smarowaniu przenika przez skórę mięska, akumuluje się w osadach w kościach. To nazywam młotek. Wziąć młotek, tylko nie tak bić po kolanu, a po prostu posmarować. Za 15-10 minut robimy okład. Pamiętacie osmozę? Pamiętacie, co to znaczy? To znaczy mumio postacie takiego proszku. Ono zrobiono oczywiście, że na bazie soli z martwego morza. Tam są dodatki wyciągów ziół, tam bardzo dużo olejków eterycznych i tak dalej. Nazywa się ekstrakt amrita. Mumia regeneruje, nie tylko oczyszcza krew, nie tylko podnosi hemoglobinę, ona regeneruje nawet to, co było niby rozerwane, to, co lekarze mówią, że niemożliwe zregenerować. Jednak mumia może to zrobić. Dlaczego? Ponieważ jeżeli czytamy o składzie mumio, to on jest w książce, tam jest cała tabela, skład mumio, całe tablice Mendelejewa. My jesteśmy z wami złożeni też z tego samego, ale my mamy 22 plus 1 aminokwas. Mumio ma 13 aminokwasów, prawdziwe mumio. Wyobrażacie sobie, że to jest połowa nas prawie. To znaczy my jesteśmy, no, odwrotnie, mumio nasz przodek. Jest kilkanaście takich, 6 hipotez na Ziemi. Jedna z tych hipotez powstawania mumio jest w tej książce. Każdy ma swoją hipotezę, każdy naukowiec. A kiedy ja tak ogarnęłam to wszystko z góry, to powstała moja własna hipoteza. Pamiętacie pierwsze, kiedy powstawała na planecie Ziemia taka burlaście masa? Z czego ona była? Tam zaczynali się aminokwaski. I z tego my powstali, tak nam mówią, że nas zasiali tu specjalnie. I z tej jednej komóreczki powstawały poprzez wodę i różne inne substancje dalej. No to jest taka, no, bardzo ciekawa jedna z hipotez, skąd jesteśmy. Okazuje się, że my jesteśmy, no, identyczną substancją jak mumia. Jak ono nam może nie pomóc? Prawie na wszystko. Jeżeli krew jest brudna, jeżeli jest krew bardzo gęsta, to mumio rozrzedza krew. A proszę nie brać na rozrzedzenie, tylko pić wodę. 3 litry dziennie i nie będziemy mieli tabletek na rozrzedzenie krwi. Mumio regeneruje wszystkie wewnętrzne organy. Mumio zabije gronkowce, paścierkowce, całe tabele. Mumia regeneruje rany, które w ogóle trzeba było amputować. Jest w tej publikacji, tam zrobili akcent, powiem wam szczerze, że to był ambasador rosyjski, który tam napisali jako Aleks. On był Aleksandrem. Ja jego naprawdę spotkałam w pociągu, kiedy jechałam z Moskwy tu. To nie było żadnych biletów i dalej do przedziału męskiego. Mnie męski bilet do przydziału męskiego dostałam, a tam były 2 kobiety, 1 facet. I ten pan otwiera na noc, żeby zmienić swoją nogę, zmienić opatrunek. I ja widzę kość na skroś, oczywiście, że nieduże, gdzieś takiej wielkości, ale widzę białą kość. Ja nie widziałam, że tak wygląda kość. I on mówi, że mnie nikt nie pomógł.
Absolutnie. No za 3 miesiące on, u niego ta nalepka wyrosła. Bardzo ciekawa, ona nie była tak ściągnięta jak zwykła rana. Bo robili wymaz, nie była znaleziona przyczyna tego. Widocznie tylko mumio znalazła tą bakterię, której jeszcze nie ma, może sztampów nie mamy, może wzorcu nie mamy tej bakterii, dlatego nie mogli znaleźć, bo on tak powiedział, że Kreml mnie nie wyleczył, Warszawa mnie nie wyleczyła, Natalia wyleczyła w ciągu 3 miesięcy. Ja zrobiłam analizę tego, co on mnie mówił, i zrobiłam więcej niż mumio. Dodałam wyciągi z iglaków z Syberii. Dodałam cedr, dodałam różne inne rzeczy i powstał taki płyn. On zalewał, chodząc do pracy w dzień tym płynem, a w nocy całą nogę olejem z rokitnika. Proszę posłuchać. Zęby zaczynają nas z osteoporozy. Mumio niszczy osteoporozę, ponieważ dlatego, żeby nie było osteoporozy, trzeba 3 rzeczy na ziemi. Słońca, witamina D3, nie ta syntetyczna, którą przyjechał pan z Australii i nam proponuje kupić. Witaminę D3, która w rzeczywistości jest w jednym miejscu na ziemi, u nas pod skórą, wtedy, kiedy my opalamy się. Nie ma innej możliwości. Nam może proponują witaminę D2, pod hasłem D3, a D2 to są drożdże. I w Polfie kupiłam to i byłam bardzo zaskoczona. Przecież jak można nazwać witaminę D2, nazwać witaminą D3? Nie można. I to pierwsze, witamina D3, który my sami możemy wyprodukować tylko i wyłącznie, jeżeli my opalamy się. Drugi punkt to jest mumio. I trzeci punkt, pokażę Państwu w tej książce w dużej, jak można zrobić mleczka sezamowe, bo ściągnęłam to ze stron islamistów, islama, ale tego rosyjskiego, nie z Syrii. Zwróćmy uwagę, przecież nie mają w Iran, Irak, wszystkie w kraje, które nie mają krów. Czy tam jest osteoporoza? Nie mają osteoporozy. Mają tylko w Polsce najwięcej, ponieważ lekarz mówi, proszę pić, jeść twarożki, serki i tak dalej. To jest niesamowita nieprawda. W Rosji zabroniono pić mleko po 40, ponieważ to odkłada się w naczyniach, odkłada się u nas, kiedy ja robię wam diagnozę zdrowia, patrzę na paznokcie, pod paznokciami takie białe plamki, widzieliście kiedyś? To znaczy, że za dużo zjedliście w tym momencie jakiegoś nabiału. Część poszła odkładać się. Mało tego, że odkłada się w kościach, narośli powstają. Nie w środku, żeby uzupełnić, a narastając na zewnątrz. I to zaczyna się z wyrodnienia, jeżeli kalcium za dużo. I teraz wapń w zwykłym mleku to jest 300 jednostek, w sezamowym mleczku 1600. Zwróćcie uwagę, mumio, słońce i sezam. Gdzie to jest? Właśnie w tych krajach, gdzie nie ma w ogóle absolutna osteoporozy. Widzieliście zęby u tych islamistów? Jaki piękny. Z czego zrobiony? Właśnie z tego. Także proszę nie mówić, że witamina C syntetyczna jest prawdziwa. Lepiej niż naturalna. W życiu nie będzie lepiej. I proszę nie słuchać promotorów takich, jak niektórzy piszą książki, a później przychodzi na rynek polski cała mafia farmaceutyczna i sprzedaje nam na każdym kanale jest witamina D3 i syntetyczna witamina C. To proszę nie wierzyć trojańskim koniom, który przychodzi na rynek polski i wiezie za sobą tą informację szkodliwą dla polskiego narodu. W tym roku też obserwowałam straszne rzeczy. Musicie jednak pamiętać, że musimy jakoś bronić się przed tym, co my mamy na naszych rynkach, na naszych supermarketach. Czy ktokolwiek z Państwa widział taki znaczek? Nikt nie widział. Żadne opakowanie, a tylko pszenicy przychodzi 40 tysięcy ton rocznie. Opracowuje się poprzez radiację.
wszystkie kosmetyki, żeby nic nie było zepsute. Owoce, warzywa. Widzieliście, i rok leżą, i dwa. W tym roku widziałam brzoskwinie, które leżą, gdzieś leżały, bardzo nie wiem gdzie, ale to jest zdjęcie ze starych brzoskwin. Proszę zobaczyć, to jest stare brzoskwinie, stare winogrony. W maju miesiące winogrona po złoty 95. Cieszyła się jedna babka. Ja jej pokazałam, co ona kupiła. Ona kupiła 2 lata gdzieś leżące winogrony. Pod wpływem radiacji leżą przepiękne, nie zmieniają żadnych zewnętrznych znaków. Tylko są znaki, które można dotknąć, na przykład burak. Wiecie, jaki jest dobry? Ten, który jest nie kamieniem, jak kamień, a ten, który elastyczny burak. Burak zbiera ze wszystkich z gleby ciężkie metale i daje nam. A my pijemy i myślimy, że my możemy sokiem z buraczka rozpuścić kamienie w woreczku żółciowym. Oczywiście, że można, tylko trzeba umieć wybrać ten burak. I to samo z winogronami, to samo z arbuzami. Przecież arbuz to jest, wiecie co, można na niego modlić się. Ja wyjeżdżam raz na rok tylko na oczyszczenie arbuzowe. Tylko. Tam, gdzie rośnie arbuz, a nie ten, który przyjeżdża do nas. I teraz arbuzy są, a ich nie wolno jeść. Teraz z Afryki u nas arbuzy, ale wszystkie ugniecione, ale to nie jest ugniecienie. Oni pod wpływem radiacji takie miękkie stają się. Jak wybrać arbuzy? I jest bardzo ciekawy produkt, o którym też trzeba pamiętać, który nazywa się kaki lub szaron lub churma. Ja kupuję kilogramy, a mnie liczą pomidory. Ja mówię, nie, to są kaki. Oni mówią, tak, a po co pani, ja dwie siatki takich kupuję. Oni mogą nawet zrozumieć, że można tyle zjeść. Ale proszę zwrócić uwagę, że obok jakieś kamienie, to są kamienie moje. Kiedyś chorowałam na żółtaczkę i wpadłam na taki pomysł, że można je jednak oczyścić, ponieważ nachyliłam się i poczułam, że mnie coś przeszkadza. Oczywiście, że góra pracuje, zadałam pytanko. Nawet wiem, z czego to kamienie zrobili. To jest niesamowita historia, która naprawdę może pokazać się nieprawdopodobne, że ja zadaję pytanie, idę spać, a mnie dają odpowiedź. Wstaję w nocy, mam taki kawałek papierku i ołówek i piszę, ale wtedy, kiedy ja to zadałam pytanie, nie miałam przy sobie papierku. Wstałam jak ten lunatik, poszłam do drugiego pokoju, wzięłam na kawałku koperty i napisałam, co oni mi dali odpowiedź. Ale napisałam z jednej pomyłki, literka D i T pomyliłam. I później nie mogłam zrozumieć, co to jest, co to za element chemiczny. Dzwonię do Rosji, ale tam mam swoich konsultantów, którzy mają za sobą naukowcy. I ja mówię, czy ty wiesz, co to znaczy? A mnie mówią, nie, to jest to i to, odpowiadają. I wtedy ja zrozumiała, co ze mnie wyszło. Okazuje się, że to jest element, to jest bardzo piękny kryształ rubinowy, który, jeżeli pod mikroskopem można popatrzeć, to jest po prostu 0,5 mm długości. Ale przepiękne rubiny. I każdy może to zrobić. To jest mokre, a to jest suche już. Można zrobić takie czyszczenie. Na czym ono polega? Jemy kaki, a kaki jemy raz na rok, na jesień pojawiają się prawdziwe kaki. Jeżeli oni takie miękkie, które rozpływają się, które w ogóle soczyste, wtedy oni prawdziwe jeszcze. Jeżeli nie twarde jak kamień, proszę ich nie kupować. To już pod wpływem radiacji już stali twarde. I będą leżeć 2-3 lata. Tego można nie jeść. Kaki, olej z rokietnika. Z jednego opakowania można zrobić 2, połączyć z sokiem limonki, bo limonka zawiera o 10 razy więcej witaminy C niż cytryna. Dlatego bardzo proszę. I jeszcze herbatka. Herbatka złoty korzeń, który nie pozwala nam zrobić zatorów. Na stronie www.świtka.com możecie popatrzeć, tam cała ta metoda, którą można proponować.